Znajdujemy się w jednym z dwóch najbardziej tajemniczych pomieszczeń młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju. W obu można poczuć ducha historii papierni. Poprzez dwie sale prowadzi nowa, interaktywna trasa zwiedzania Muzeum Papiernictwa. Odwiedzający mogą podziwiać malarskie dekoracje ścienne poddane w ostatnich latach konserwacji. Dusznickie polichromie to ewenement na skalę światową. Żaden inny obiekt produkcyjny nie może poszczycić się takimi wnętrzami. Co ciekawe, pierwsze z nich powstały w XVII wieku, ale odkryto je przypadkowo podczas remontu w 1969 roku. Jeszcze przed wejściem niezwykła ciekawostka. Ustawiony stolik, a na nim zdjęcia. Są to zdjęcia ostatnich właścicieli dusznickiej papierni. Karla II Wira z małżonką oraz Karla II Wira z wnukami. Co ciekawe, to zdjęcie jest akurat zrobione wewnątrz papierni i tak z tego co wiem, to jest jedyne zdjęcie dawnych właścicieli właśnie w środku, w budynku. I drodzy Państwo, warto powiedzieć, że ci ostatni niemieccy właściciele, którzy zamieszkiwali papiernię do 1939 roku, oni nie mieli zielonego pojęcia o istnieniu malowideł, które są tutaj za nami. Rozpoczęcie zwiedzania polichromii odbywa się poprzez wybranie wersji językowej. Ścieżka dostępna jest w 4 wersjach językowych, po angielsku, niemiecku, czesku i polsku oczywiście. I po wybraniu wchodzimy do pomieszczeń, gdzie miły, ciepły głos lektora zaczyna nas oprowadzać po tych pomieszczeniach i opowiadać. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ tutaj światło współgra z dźwiękiem, a więc każda scena z malowideł jest podświetlana i kiedy o niej słuchamy, to wiemy, na co mamy patrzeć. Odrestaurowane polichromie jako pierwszy miał okazję podziwiać dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Ćwiertniewicz. Czekaliśmy na tę chwilę z niecierpliwością i z wielkim entuzjazmem. Rzeczywiście miałem okazję bywać w muzeum w chwili, kiedy dokonywała się konserwacja polichrom i oto jest. Piękna wystawa, wystawa nowoczesna, wystawa pokazująca w pigułce historię tego miejsca i odkrywająca to, co jest dla tego miejsca najważniejsze, czyli właśnie te wspomniane już przez nas polichromie. Jestem naprawdę zachwycony i gratuluję muzeum, dyrekcji, pracownikom, że udało się doprowadzić do końca ten proces. Muzeum w Dusznikach jest jedną z kilkunastu instytucji, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, ale jest to jedna ze sztandarowych instytucji na naszym terenie, w naszym regionie, w naszym województwie i staramy się, aby mogła się rozwijać, co też właśnie widać, chociażby przez dofinansowanie konserwacji polichromii i mamy nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy, będziemy wspólnie mogli dbać o nasze dziedzictwo i o historię i o kulturę tak naprawdę. Mamy nadzieję, że będą podobały się Dolnoślązakom, ale i też wszystkim turystom, którzy nasz region będą odwiedzali, bo odwiedzają na szczęście licznie i oby tak było jak najdłużej. Trasa jest prezentowana troszkę inaczej. Od tego trzeba zacząć, że w ostatnich latach przeprowadziliśmy cały szereg badań. Zatem wiemy dokładnie, kiedy te malowidła powstały, kto je namalował i co istotne, czego nie było wcześniej. Wiemy mniej więcej, co one oznaczają. Znamy przekaz tych malowideł. Tego typu malowidła są bardzo często spotykane w kościołach, w pałacach, w zamkach. Natomiast w obiektach poprodukcyjnych czy produkcyjnych no właściwie należą do kompletnego unikatu, to jest ewenement, nigdzie czegoś takiego nie ma. Nie ma również drugiego takiego młyna papierniczego z tego typu malowidłami. Te inwestycje zostały przeprowadzone w latach 2019-2020 i mam nadzieję, że ta trasa będzie służyła zwiedzającym nasz młyn papierniczy przez kolejnych wiele, wiele lat. Trasę poświęconą polichromiom kończy krótki film przedstawiający dzieje młyna papierniczego. Miejmy nadzieję, że te jedyne w swoim rodzaju dekoracje malarskie przybliżą muzeum do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.